Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, kontynuujemy sobie bycie grabarzem i już wiem dokładnie, co potrzeba zrobić, żeby zyskać możliwość widzenia po prostu tych partii ciała. Moi drodzy, pierw, żeby w ogóle mieć dostęp do tego, musimy ukończyć wszystkie questy od Inkwizytora, czyli Srebrne Wino do Strażników i chyba tylko to było. A więc tak, robimy jak najbardziej Srebrne Winko. Po drugie, musimy zainwestować potem w te ciemne części ciała, ale to w sumie dopiero będzie w dalszej części rozgrywki, więc na razie wam nie będę wypominał tego, ani wspominał nawet o tym, bo może on to spoilerować w jakiś sposób. Również dowiedziałem się, jak ogarniać sobie niebieskie pypcie. Moi drodzy, żeby zrobić sobie niebieskie pypcie, robimy ogrodzenie kamienne grobu. I zobaczcie, robiąc to, dostajemy 5 pypków. 5 pypków, a tak naprawdę potem możemy sobie to zrecyklingować, że tak powiem. Zrecyklingować i odzyskać po prostu jeden kamień. Więc nie jest to głupie, możemy dzięki temu sobie sporo zarobić. Kamienia mamy sporo, nie mamy sporo, no ale możemy go zrobić, to nie jest problem. Kamień jest naprawdę najmniejszym problemem w tej chwili dla nas. Totali najmniejszym. Dobra. To sobie schowajmy. Srebrne winko mamy już czego dla Inkwizytora. No i patrzcie, teraz możemy sobie to zrecyklingować. Pyk, odzyskujemy 3 kamyczki z jednego. Prawda, nie dostajemy nic za to, ale no zawsze coś. Bo tutaj mamy, tak, za 2. Czyli możemy kolejne zrobić i mamy kolejne 5 pypków. Czy to nie jest fajne? Jest fajne. Jest bardzo fajne. I jeszcze nam chyba na jedno starczy. Prawda. Już teraz nam nie zabraknie niebieskich pypciów. To mi nie powinno. Okej. Czyli tak, możemy ogólnie sobie zwiększyć techniki. Miałem zrobił tak, Destrator 2. To się może przydać. Co jeszcze? Warto trochę mi zombie. To też nie byłoby głupie, chyba. No dalej. Zapach wiary. Czy to mi się przyda? Chyba na razie nie. Zobaczcie, w ogóle mamy po 250 pypków. Cholery. To jest od cholery. Piśmiennictwo. Natchnienie pisarskie. Na razie chyba tego nie chcę. Rolnictwo. Zombiakowy browar. I alkohole ciężkie. Destylator alkoholu. To się, myślę, że przyda. Nie wiem, czy mi starczy jeszcze, ale chciałbym... Nie starczy na to. Wypalanie tutaj niby jeszcze jest. Zapach złota. To nas nie interesuje. Atletyzm też nie. No, stalowe narzędzia można wziąć, w sumie tutaj to jest tak za czerwone pypki, to nas nie boli zbytnio. Stalowa broń, na razie chyba nie. Dobra, myślę, że starczy. Starczy, to się strzały wyciąga, tak mi kiedyś mówili. No będę chciał zaraz zrobić jeszcze dodatkowo, oczywiście, Boże, jak to długo trwa. Zabrakło mi słów. Będę chciał oczywiście zrobić za chwilę jeszcze ciasto. Ciasto, ale potrzebujemy tutaj czasu, delikatnie. Więc tak, zróbmy to w ten sposób. Ja być może będę już w tej rozgrywce powoli zaczynał skipować te dni. Bo no, seria już ma 20, chyba 6 albo 7 odcinków, więc to jest dużo. To jest dużo jak na serię, która się naprawdę tam słabo ogląda. Więc będę chciał pewnie niedługo zakończyć Graveyard Keepera, więc będę teraz się starał skupiać bardziej stricte na questach niż na takim samoistym zwiedzaniu, nie? Oczywiście pewnie znając życie, to ten Graveyard Keeper tam osiągnie z 50-60 odcinków, to nie jest wykluczone. Ale no, mówię, bardziej chciałbym przyspieszyć rozgrywkę. Po prostu robiąc kluczowe rzeczy. Dobra, to już mamy. A właśnie, czy my w ogóle mamy... Mamy coś takiego jak... Nie mamy składu kamienia. Oh shit, czemu ja nie zbiłem składu kamienia? Nie, mamy skład kamienia. Czy oni tego nie robią?
ciekawe. Dobra, za chwilę to zobaczymy. Pójdźmy sobie na wzgórze Wiedźmy. Pójdźmy sobie na wzgórze Wiedźmy. Widzę, że dopiero idzie nasz inkwizytor. Tak, idziesz czy nie idziesz? Kurde, chyba nie idzie. Dziadu, chodź. On sobie już poszedł. Ej, co jest? Ej, dobra, idzie. Idzie. Czuć mok idzie. Oto win... 10 sztuk czy ciebie popierdoliło? Po co strażnicy pilnują portalu? Mój panie, czy sądzisz, że strażnicy tu na wzgórzu Wiedźm są naprawdę niezbędni? Nie wiem, ale w mieście aż huczy od plotek. Ktoś pragnął zdobyć zakazaną wiedzę. Przeklęci heretycy. Ostatnim razem ich mroczne rytuały doprowadziły do wielkiego wybuchu. Lepiej zachować się jednak jak największą ostrożność. Mogę zaopiekować się wzgórzem. Dawałbym znać, gdyby ktoś się tutaj kręcił. Stojący tu niby w zasadce strażnicy są widoczni z kilometra. Masz rację, ale czy jesteś godzien tego świętego zaufania? Jak nie. Kurde, dużo wina trzeba, pod martwym kuniem. Czy będziesz miał 10 sztuk? 9 w sumie. 6 masz, kurde. Ja bym wiedział. Nie ma szans chyba. No nie ma. No bez jaj. Ale Lipton. No trudno. Nie zrobimy tego questa. Jest to wino grunowe. Ciekawe, bo jest niebieskie. Ciekawe, bo jest niebieskie. No nie zrobimy tego questa. Jakbym wiedział, to bym zrobił to inaczej. Dobra, myszkę trzeba oczywiście wywalić. No, co ty jeszcze chciałeś? No, stricte wino chciałeś. Stricte wino chciałeś. No nie zrobimy tego questa, niestety. No dobra, to czas może zająć się własną winiarnią. Co wy na to? Co wy na to, żeby zająć się winiarnią? Oprócz tego zróbmy to ciasto. Chyba już możemy, tak? Ciasto porzeczkowe wymaga soku porzeczkowego, a sok porzeczkowy możemy zrobić tutaj pewnie. No dupa. Nie można. Jak zrobić sok porzeczkowy? Halo. Destylator alkoholu. Prasa do winogron. Mamy tu prasę do winogron? I chyba nie. To jest prasa do winogron. To jest prasa do winogron. Dobra, nazwa mnie zmyliła. Ej, no to ja nie wiem, jak zrobić sok. Może tutaj jest. Jest, tutaj, dobra. Trzy jabłuszka. Jabłuszka były tutaj chyba, no 14 sztuk coś miało. Jebnik, jakich mało się tu robi. Dobra, sok pożyczkowy zróbmy. Mamy. I w sumie mamy wszystko. Niech się ładnie robi. Niech się ładnie robi. Myślę, że tak. Porzeczki możemy stąd w ogóle wziąć. Bo to się nie przyda. Przynajmniej nie na razie. A reszta niech zostanie. I zostawmy resztę tutaj. To i zwykłe teleportacje. Nic niezwykłego, zwykły środek transportu. Niestety jednorazowego użytku. To się nam nie przyda. Mamy własny środek transportu. No właśnie, tylko tak. Jeszcze chciałem na pewno pójść do kopalni, bo tutaj coś się chyba złego dzieje. Jest tutaj od cholery faktycznie żelaza. Ale ja bym chciał kamienia też trochę. Niebieskie pypki mi się przydały. To jest kopalnia kamienia, rozumiem, tak? Tak. Potrzebujemy 4 kliny drewniane. 4 drewniane kliny. Kliny robimy chyba tu. Opół. Że polano, nie opół. Dobra. Zróbmy to. I kopalnia. I czy ja w końcu będę mógł, jak człowiek, zrobić sobie tutaj kopalnię dla zombiaków? No nie.
po prostu klin za kamień, nic więcej. Ale dupa. Ale dupson. Może to mogę gdzieś zrobić? Stalowa broń nie, fechmistrz też nie. To było chyba gdzieś w budownictwie, nie? Wypalanie, zombie górnictwo, zapach złota. Kamieniołom. Tylko tutaj wymaga wydobycie marmuru, fuck. Nawet nie tylko, potrzebujemy około 100, nie, 50 tylko, dobra. 50 pypków. No to tego kamienia potrzebuję jak najwięcej. Tego kamienia potrzebuję jak najwięcej. Niech te zombiaki mi jak najwięcej tego tutaj ogarniają. Już klinów nie mam. Fuck. Rozumiem, że tutaj nie mogę sobie zrobić jakiejś obmiarki kamienia, prawda? Czy mogę? Mogę zrobić obrabiarkę kamienia. 4 opoły, 4... 4 gwoździe. O, jest ciasto. Ale zaraz. 4 opoły, 4 gwoździe. Najpierw. Raz, dwa, trzy. Baba jaka patrzy. 4 gwoździe, dziękuję. I 4 opoły. Sobie nie nosić tego nie wiadomo ile. Weź jeden. O, to tak można też zrobić. Też można tak zrobić. Dobra, obrabiarka kamienia. Da się obrócić? Nic mi to nie da. Nic mi to nie da. Dobra, i tutaj możemy obrabiać sobie kawałek kamienia. Fajnie. Milusio. Też nie wolno. Strasznie wolno. Ale w teorii mogę i tutaj po prostu, wiecie, robić teraz nagrobki, nie? Więc co, taka obrabiarka, no... No dużo będziemy, jakby nie patrzeć, tracić tej energii, ale myślę, że to może być warte. Myślę, że to może być warte pod tym względem. Dobra. No i robimy nagrobki. Na maksa. No i zobaczcie, pypków idzie od po prostu zarąbania. Miło, bo naprawdę mieliśmy deficyt tego surowca, że tak powiem. W końcu fajnie zobaczyć, że ten progres jednak idzie w jakiś sposób. O, szlak wpadł. I mamy to. Mamy niebieskie pypcie. Dobra, wydobycie marmuru. Dziękuję. I zombie wydobywanie. Hell yeah. Więc rozumiem, że mogę tutaj to zrobić, tak? Nie. To tylko marmur. I co, kopalni nie ma? Może to po prostu stąd będzie lecieć, no zobaczmy. Zobaczymy w przyszłości. Dobra, ale ukochany domek, bo widzę, że energii mam tutaj dosyć mało. Nie chcę mi się też tego tracić zbytnio. Idźmy w końcu i dajmy to ciasto, bo to ciasto już czeka od chyba 10 odcinka. Kostnica. Najpierw kostnica. Tu kolejne ciało jeszcze leży, już gnije. Dobra, twoje ciasto jest gotowe. Przepyszne. Jakbym nie jadł od 100 lat. Mniam, mniam. Zasiadaj pytanie. Pytanie. Kim naprawdę jesteś? Jak już mówiłem wcześniej, nie wiem. Pamiętam tylko to, że wypadłem tu urządzenia. Wypadłem tu urządzenia, co? Pamiętam grabarza, który kręcił się po tym miejscu. Powiedział, że jestem pół duchem, pół człowiekiem. Nie lubił ze mną dużo rozmawiać. Nie wiem jednak dlaczego. Był bardzo wycofany. Co wiesz o tym miejscu? To
to tutaj grabarz stworzył swoje specjalne mechanizmy i urządzenia, aby leczyć dusze i wysyłać je do krainy umarłych. Leczyć dusze? Od czego? Co masz na myśli od czego? To jasne, że od grzechów. W starożytności dusze naturalnie przechodziły na drugą stronę. Gdy przekroczyli most, ich dusze zostały oczyszczone ze wszystkich grzechów nagromadzonych w ich życiu. W oczekiwaniu na nowy cykl. Ale po starożytnej klątwie ten porządek został naruszony, a dusze pozostały zamknięte w tym świecie. Grabarz, który stworzył to miejsce, był zdeterminowany, aby je uwolnić. Nikt bowiem nie zna konsekwencji uwięzienia tu żywych dusz. Co się stało z grabarzem? Powiedział, że jego czas tutaj się skończył, a potem wyszedł. Pożegnał się ze mną, zamknął pokój i nigdy już nie wrócił. Nigdy już nie mogę go odszukać ani opuścić tego miejsca. Gdyż bez pudła wkrótce się rozpadnę. Śmieszek. No dobra, naprawiliśmy urządzenie, chyba musimy iść pogadać z kimś. Nie? Napraw. Możemy tu w ogóle ponaprawiać wszystko, faktycznie. Bo to nie jest jakoś super zagmatwane, przynajmniej tamto nie. Ekstraktor dusz. No dobra. 5 prostych, 3 gwoździe, 4 opoły. 5 prostych, 3 gwoździe. Oho, na pewno. 5 prostych, 3 gwoździe. 4 opoły. Teraz się okaże, że jednak nie. Dobra. Kostnica. Naprawmy to. Doskonale. Przyjrzyjmy się więc temu. Aha, tak, już wiem. To urządzenie do wydobywania dusz. Umieszczasz tam ciało, a ono kręci nim i wyciąga duszę. Fascynujące, jakim cudem nikt wcześniej nie wymyślił czegoś takiego. No, ale o co ten hałas? Uj, że grabasz napił ekstraktor dusz. Mówiąc dokładniej, dusza wypływa z ciała siłą odśrodkową, przez włókna ciała do specjalnie zaprojektowanego zbiornika. Ten zaś gromadzi materiał w homogenizowaną substancję. Tak, miałem na myśli coś takiego. Opisuję się. Dziękuję za wyjaśnienie, Śmieszku. Otwórz. No zobaczmy, mam akurat zwłoki. Umieść. Dusza ciała. No i co? Czemu to nie działa? Myślę, że chyba ma coś, co nie powinno mieć. Ten chyba już nie ma, nie? A nie ma. Teraz nie będzie. Hop. Chyba, że muszą być świeże zwłoki. Tak też może być w sumie. Jak strachu i dusza ciała nie ma. Trochę nie rozumiem tego, ale okej. Rozumiem, że tutaj już też się pojawiło. No właśnie, to może do tego. Na pewno to do tego. Na pewno to do tego. Skórę się weźmie, skórę się może przydać. A resztę zostawiam tak, jak jest. No i tłuszcz. Może i by te świece człowiek zaczął robić. I to weźmy jeszcze. Nie wiem, co to jest dokładnie, ale weźmy. A te były już całe? No nie. A mięsko się przyda. Mięsko się przyda, bo będziemy robić burgery. Prawda, trochę ze zgniłego mięsa, ale... Ale co mi tam? To nie, ja będę jadł przecież. Przecież pewnie ja też będę jadł, ale... Ale co to za różnica? Dobra. Wszystko...
wszystko. Bierzemy te zwłoki, idziemy je spalić, bo osioł nam nie przywozi nic już. Gangrena mała. Do spalenia. Pyk. I pyk. Płonie ognisko i szumią knieje. Czy ja coś mam tutaj do zrobienia jeszcze? Tu z wydobywania nic. Jabłonki. Można zbierać. 15 jabłek. Wow. No idzie poszaleć. To nie mamy miejsca pewnie, nie? A tu w ogóle kwiatki jakieś były. Fuck. Oni nadal nam kamienia nie przynoszą. Przynajmniej nie widzę tego kamienia. I zaczyna mnie to trochę męczyć. Powiedzmy to. Ten cydr jabłkowy. Porzeczkowy w sumie chyba też. Też chyba go opierdzielimy. Bo ja nie wiem, czy to jest po prostu sens. No, chyba tak. Dobra, w końcu skończyło się przytapianie. Dolowe części. A, potrzebujemy jeszcze misek. Fuck. Potrzebna jest glina. A glina była, już mamy miejsce w ogóle? No właśnie, miejsce. Zróbmy sobie najpierw miejsce. Mięsko sobie oddajmy tu. Nie chciałem tu. Tego też nie chciałem zrobić. Tego też nie chciałem zrobić. Dobra. Pracownia alchemiczna. I to musimy oddać tu. I te kawałki dusz również. I teraz tak. Gdzie tutaj było wykopywanie gliny? Chyba pamiętam. Euryka, żyła węglowa, dół z gliną. O, właśnie tu. A to jednak nie, to tu było, tak. No to jest koło naszego cmentarza w sumie. Teraz będziemy chyba sporo potrzebować tych kogów, nie? Narzędzie łopaty się psuło. Fuck. Dawno tego nie robiliśmy, nie? Nie pamiętam, kiedy narzędzie ostrzyliśmy. I wody potrzebuję. Niech będzie. Again, please. I piąte. No, 100 wody myślę, że na razie wystarczy. Miseczki już są. O, panie, sporo tego. Dobra. No i robimy to. Myślę, że z 12 stalowych części chyba wystarczy. One się tak będą pewnie od cholery robić, ale... dobra, kopalnia. Kopalnia i trzeba zacząć tutaj chyba kończyć to. No ale naprawdę te pypki jak lecą, to jest taki przyjemny widok. Męczyliśmy się z tym tyle czasu, a wystarczyło robić głupie nagrobki, nie? Jak wiedział od początku. Mimo, no jest to jakieś wastowanie tego wszystkiego, ale bez przesady. Bez przesady. No i ponad 50, fajnie. Wypalanie, to na razie nam się nie przyda. Powiązana ruda. Brązowe sztuczki. Umiesz się obchodzić z drewnem, pracujesz w danej z piłu tarczową, to może być spoko. To może być spoko. Prawidłowe... prawidłowe wypalania. Pracuję wydajnie, a sam jesteś w stanie przyspieszyć naraz więcej wyrudy. To mnie bardziej interesuje. I jubiler. Ja chcę jubilera. Tak niezbyt. Tak niezbyt.
Zombiakowa winnica, to mi się przyda. Czemu ja nie wpadłem na to wcześniej? Dobra, weźmy sobie przy okazji, jeszcze jak tu jesteśmy, od razu ten cydr porzeczkowy. Pracuj. Zapamiętaj, że mamy już dzisiaj kolejny. Kolejny. Boże, nie wiem słowa. Mszę mamy do roboty. Dobra. Tutaj nam jeszcze zostały 3 w sumie. I kolejne 4. Dobra. Mamy znów na tyle kamienia, żeby znów porobić pypki. Teraz już tylko 8 nam wypadnie. No ale 8 razy 5 spoko. 40 sztuk. Może być. Naprawdę zleci tej energii jak głupie. Jak głupie. Okej. Okay. I znów przetapiamy to, co możemy. Na razie chyba starczy. No git. Wróćmy teraz do domu. Pójdźmy spać, bo sporo energii wyjebaliśmy właśnie przez to, że nie poszliśmy spać. To się przytopiło? No mamy to. Dobra, alchemia. Alchemio o alchemio. Napil tego też poleciało. Wow. Ile tego poleciało? No muszę to dokończyć w takim razie, nie? Sporo tego zostało jeszcze, a wolałbym to już dokończyć, nie? Dużo miejsca zajmuje po prostu. Chyba aż za dużo. No i fajnie. Woda jest. Kamień zostawimy też. Bierzemy kogi i idziemy w końcu robić alchemię. Poziom 3. Pracownia alchemiczna. Pewnie jeszcze się cofniemy, bo nie wiem, co dokładnie tą pracownię było potrzeba. Warsztat alchemiczny 2. Aha, czyli potrzebujemy tych złożonych części. I to aż 6 sztuk. I to jest stanowisko montażowe jeszcze musimy zrobić. No ładnie. To jest pracownia alchemiczna. Młyn alchemiczny to jest pracownia alchemiczna. To potrzebuje na update. Mamy tu w ogóle coś takiego? Nie ma. Wiem, że może będzie tutaj ulepszenie, ale nie. Dobra, 6 części potrzebujemy tych lepszych, czyli pracownię po prostu ciesielską musimy ulepszyć. Jeszcze 3 złożone i 2 belki. Dobra. I 4 złożone musimy zrobić. To co ci jest? 3 złożone części. 4 złożone. Dobra. Nie ulepszamy. Ale w tych ostatnich odcinkach normalnie mam takie update'y lezą tego wszystkiego, że wow. No i to jest coś lepszego już. Soczewki, potrzeba wiary, pasta polerska, złącza ciesielskie. A to nie jest ciężkie do zrobienia. O panie, myślałem, że to jakieś super, uber ciężkie czy coś, a to tak... 2 na 10. Musimy zrobić w końcu tą alchemię. Musimy, po prostu musimy, bo no, to nam sporo utrudnia w tej chwili.
Jednak te złote nasionka to jest coś dobrego. Sam fakt, że tak naprawdę nie potrzebujemy już kupować tych nasion, to jest dużo. Dobra, złącz to cielskie 6 już mamy. Tu czerwone pypki daje? Lipa. Dobra. To już jest. To już jest. Pracownia alchemiczna. I to już mamy. A, jeszcze dwie kolby. Okej. Okay. Kolby chyba tu jakieś mamy już, prawda? Jedną. Weźmy i to jeszcze. Może przydać w sumie. Czyli piasek potrzebujemy, ale nie. Akurat nam starczy, super. Długo co się będzie robić? No trochę. Wiem. Nie krzyczcie. Nie krzycz ta na mnie, proszę. Ja wiem. Kościół. Zdążę. Zdążyłem. Nie krzyczeć na mnie. Zdążyłem. Ale w ostatniej chwili. Naprawdę w ostatniej chwili. Dobra, czelowe kazanie, świetnie. Ale było blisko lipy, znów. Po raz drugi znów blisko lipy. Jeszcze chciał ktoś pomodlić. O Boże. Dobra. Kochany dom. Mamy to prawie. Zaczwart, bo chciałem się przespać, nie? Chciałem przytoczyć delikatnie czas. I dopiero zauważyłem, że kurwa się kończy dzień. Jeszcze nie? Już koniec prawie. Może w tym odcinku jeszcze tą alchemię to ogarniemy. Zaraz będzie panna wdzięczka. Tylko panna wdzięczka i tak nas na razie chyba nie interesuje, bo nie mamy do niej naszyjnika. Tą kolbę. Więc lecimy do pracowni alchemicznej. I zróbmy to. Warsztat alchemiczny 2. No, to jest warsztat. Cicho. Powiedziałbym nawet, że tutaj możemy zrobić ten warsztat. Co mi tam? Wiem, że daleko, ale no. Jeżeli będzie to w ten sam sposób działać, to myślę, że i ten usuniemy. Ewentualnie go przeniesiemy tutaj. No i tu 3 są. Fuck yeah. Mamy miksturę chyżości, zwiększa szybkość. Kwas. Mamy kwas? Skąd mieliśmy kwas? A, od naszej przyjaciółki. Dobra, pamiętam. Dobra, tylko tak. Rozumiem, że ten stół alchemiczny działa tylko na 2. To spoko. Możemy go w jakiś sposób przenieść, czy nie bardzo? Żeby to, wiecie, wszystko już było i tyle. Dwie kolby. Pewnie desek nie będzie. To jest usunięte. To usunąć. Trzeba trochę porządku zacząć robić. W ogóle po lewej stronie najlepiej jakby właśnie był taki kątek alchemiczny, nie? Kurwa, jednej stoszkowej kolby mi chyba zabraknie. Nie, 3 desek tylko. No, że desek mamy sporo. Tam je robiłem. To w sumie nie ma problemu. I zobaczcie, i tutaj będziemy mieć, mówię, taki właśnie kącik alchemiczny. Nic nam to nie będzie zawracać dupy. Warsztat alchemiczny, świetnie. O. I fajnie. Na jedno i na drugie. Nic nie przeszkadza.
Kurde, od razu jak te porządki jakoś tak skoczyły, to jest przyjemniej, nie? No i fajnie. Dobra, tylko tak, ja od razu wam mówię, że teraz możecie słyszeć tylko mnie. Tylko mnie, gra się wam zacina w tej chwili, bo będę chciał sprawdzić sobie oczywiście alchemię. Alchemia w tej grze jest o tyle posrana, że no trzeba ją niestety ogarnąć samemu, nie? A w ogóle co potrzebujemy do zrobienia tego lepszego preparatu? To było tu? Tu było. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. Wzmocniony nawóz już mamy, dobra, nawóz wysokiej jakości. To jest coś niebieskiego. A to niebieskie to jest Flavor Enchancer. Flavor Enchancer robimy za pomocą, moi kochani, pyłu, Toxic Solution. I tak, to będzie na pewno Life Extract, czyli to. To na pewno. Toxic Solution to jest coś takiego, tylko że czerwonym. Znaczy, na czerwono. Rozumiem, że tego nie ma tutaj. To się robi w... Tu do pozyskiwania materiału do alchemii mieszarka ręczna. Mieszarka ręczna jest chyba tu, prawda? Tak, mieszarka ręczna jest tutaj. I Toxic Solution robi się, moi drodzy, z czerwonych grzybów. Muchomorów, jednym słowem. A my ani jednego chyba nie zebraliśmy do tej pory. Więc czas iść na grzybobranie. Grzybobranie, aczkolwiek, no niezbyt dobrych grzybów. Grzyby chyba koło wieźmy występowały najczęściej. To mi się wydaje przynajmniej. Kurwa, jak tak to widziałem tych grzybów od zarąbania. A te same borowiki, patrzcie no. Teraz bym się zmienił? Czyżby? O, jest, mam cię. I dobrze, że tego perka jednak zainwestowaliśmy. Jednak to nie było głupie. Jeszcze z jeden i sobie idę. O, i dziękuję. Grzybek i muchomorek. A tam jest jeszcze kolejny, ale dobra, już tyle nie potrzebujemy. Tyle nie potrzebujemy. Pracownia alchemiczna, no muszę dzisiaj zrobić to w ten sposób. A, dobra, Shiro. Wszystko pięknie, ładnie, ale zanim ty to zrobisz, to potrzeba jednak zizerczować tego grzybka, nie? Panie grzybku, pan grzybek. Trzy, dużo. Dobra. Ojejku. Ojejku, jejku, ile tego poleciało? Daj mnie grzyba. Jest Toxic Solution. Dużo tego potrzebuję. Dużo tego potrzebuję. I tak muszę wrócić na powierzchnię i zabrać, moi kochani. Muszę zabrać. Ukochany dawek najpierw. My to odnieść najpierw. Muszę zabrać pył. Dobra, niech to leży tutaj. Nie przeszkadza w sumie. Pył. Ukochany dom. Tam był potrzebny chyba pył. Zbieram przy okazji to. Zaraz się okaże, że nie mam miejsca. Na szczęście mam. Nie mam? No jaja, se robicie. Dobra, na razie to włożę tutaj. To weźmy od razu dwa. Dobra. To jest sól, tak? Tak. Flower Enchancer potrzebuje ash. I popiołu. Weźmy całość. Do kochanego domu. I w sumie wiecie co? Wstawmy już, jak tu jesteśmy, to wstawmy do cholery ten sok. W sumie i tak, no, na nic nam innego to nie będzie potrzebne, nie?
No to w sumie czemu nie? A zawsze to jakiś dodatkowy właśnie enchancer, jeżeli chodzi o staminę. W szczególności, że mamy pasywny tak naprawdę teraz dochód tych jabłek, więc jabłka do dzieła. Dałoby się więcej tych jabłoni nawet. No i fajnie. Aha, bo tu jedno zostało. To zrozumiałe teraz. Dobra, jabłuszka zostają. Nie są nam potrzebne w żaden sposób. Idziemy szybko jeszcze do pracowni alchemicznej, bo to już koniec odcinka. Koniec odcinka się zbliża. Oh no. Dobra, i tak. Tajny mamy, pył mamy, czerwony mamy. No to wszystko. I tak, zaczynamy. Otrzymujemy pyłu, potem potrzebujemy Toxic Solution. Toxic Solution był tu chyba, tak? Tak. I życiodajne. I jest! Polepszacz smaku. W końcu mamy to. Teraz będziemy mogli w końcu zrobić najlepszy nawóz. Tylko potrzebujemy kompostu dużo. Zaraz. Aż tak cię nie potrzebuję. Torfik. Potrzebny mi torfik. No całą setkę wezmę, nie będę się pierdolił. Dobra. Pracownia alchemiczna. Jeżeli to będzie działać tak jak myślę, to coś mi się wydaje, że my niedługo przejdziemy na farmy zombie. No i elegancko. Dobra. Teraz możemy iść do ukochanego domu i ulepszyć sobie ostatni poziom zombie. Tylko tak, i tak więcej nie zrobię. Shit. O! A, i my tu możemy sobie patrzeć i robić na przykład coś w nieskończoność. Fajnie. No, to jest eleganckie. To jest eleganckie, naprawdę. I tak, jednego zombie potrzebuję i myślę, że go wezmę z kopalni. Bo nie widzę, żeby on nadal mi ten kamień wydobywał. Nie wiem czemu, ale nie wydobywa. Za dużo w ogóle tu jest już nawalone. Panie zombie, proszę ty mnie tutaj pracować na tej mojej farmie. I on sobie pracuje, fajnie. Farma zombie, 5 desek, 3 proste i 10 gwoździ. 5 desek. Na razie odstawmy może to. 5 prostych i 3 gwoździe, dobrze pamiętam? Dobra. Co ja robię? Co ja robię? Nie to. Kurwa, 10 gwoździ. Jakbym nie mógł mieć całości, nie? Jakbym nie mógł, kurwa, całości wziąć. Kolejny sejwik, świetnie. Farma zombie, dobra. Zaraz ją sobie ulepszymy jeszcze. O ile możemy. To musimy wybudować, wow. Ulepsz. Tego nie ulepszymy jeszcze sobie do końca, no ale to i tak jest spoko. To i tak jest spoko. Tu już mamy komplet. Bardzo mnie to cieszy. Czy możemy robić w ogóle jakieś warzywa lepsze na przykład, czy nie? Tylko dynie możemy robić tym podobne. Cebulę lepszą, o. To tak. Ale nic więcej. Marker, kapusta i zboże zawsze mają jeden, no i burak, mają zawsze jeden, tak jakby wiecie.
jeden stan. Tu możemy sobie jeszcze zwiększyć na nieskończoność. Niech on robi non-stop marchewki. Niech on sobie to zbiera, kłada i tak dalej. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja zanim filmu grę do Was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Moi drodzy, trzymajcie się. Hej, hej!